Otaku. Jednak powinienem tutaj używać raczej określenia mango zjeb, bo jednak tak są oni z reguły nazywani poza swoimi kręgami. W każdym razie otaku to określenie fana, czy też raczej fanatyka japońskiej popkultury, w szczególności mangi i anime. Można poznać ich dosyć łatwo, otóż są dosyć skorzy do przebierania się w dziwne stroje, czy też do farbowania włosów na niecodzienne kolory. Dodatkowo komiksy czytają od końca. Ze względu na swoją wyraźną odmienność są dosyć często hejtowani przez resztę społeczeństwa, ale cóż, podobnie jak fanboye czegokolwiek innego, miejscami sami się o to proszą. Same określenia manga i anime oznaczają po prostu komiks i animację. Dla Japończyka Tom i Jerry będzie anime, a Asterix mangą. Jednak poza Japonią nazywane są tak oczywiście dzieła wykonywane w japońskim stylu, który wykreował się na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Otaku w języku japońskim jest przede wszystkim odpowiednikiem nerda. Określane tak są osoby, które są czegoś maniakami, nie tylko mangi i anime, ale ktoś może być też otaku kuchni włoskiej. W Japonii określenie otaku jest kojarzone jednak dosyć negatywnie. Związane jest to m.in. z historią z 1989 roku, kiedy to został schwytany seryjny morderca, nekrofil i kanibal Tsutomu Mizayaki, który był typowym przegrywem życiowym, przy tym ogromnym fanem mangi i anime. Szybko został nazwany przez media otaku mordercą. Dzisiaj wciąż żaden Japończyk nie nazwie raczej samego siebie otaku, bo to byłoby porównywalne do nazwania siebie frajerem. Sprawa ma się nieco inaczej poza krajem kwitnącej wiśni, bo określenia otaku poza samymi fanami mangi i anime nie zna zbyt wiele osób, stąd zaczęli oni sami siebie tak nazywać. W naszym kraju animacje z Japonii stały się popularne na początku lat 90., kiedy to na polskich kanałach zaczęły pojawiać się różnego rodzaju produkcje, jak na przykład Dragon Ball. Jednak wzrost popularności miał miejsce w momencie coraz większego dostępu do internetu. W końcu założyciel 4chana, czyli MUD, był otaku i strona, którą założył, miała być amerykańskim odpowiednikiem japońskiej fanowskiej strony mangi i anime Futaby. Nie chcę tutaj być przesadnie stereotypowy, no ale nie da się ukryć, że otaku bywają dziwni i z ich działalnością związanych jest sporo dziwnych memów. Jednym z nich jest waifu. Waifu po japońsku oznacza po prostu żonę i tym słowem otaku zaczęli określać swoje ulubione postaci kobiece z anime. Zostało to podłapane w internecie po emisji serialu Azumanga Daioh. Oczywiście zdecydowana większość otaku traktuje takie określenie jako oczywisty żart, po tym jak często wcześniej byli trollowani na 4chanie, że na serio tak określają jakieś postaci z bajek. Można jednak zauważyć, że słowa my waifu nie dotyczą już tylko postaci z bajek, a niektórzy zaczynają tak określać swoje ulubione aktorki czy wokalistki. Męskim odpowiednikiem waifu jest my husbando. Pozostając w tych dziwnych tematach, nie można nie wspomnieć o randce otaku czy też randce waifu, czyli wydarzeniu, które ma miejsce w Japonii podczas Wigilii lub Walentynek, gdy fani mangi wrzucają zdjęcia, jak jedzą kolację ze swoimi narysowanymi wybrankami. W momencie, gdy wypowiadam to na głos, brzmi jeszcze gorzej niż jak tu pisałem. Pierwsza randka otaku odbyła się 14 lutego 2008 roku na wspominanym imageboardzie Futabie. Ze względu na ograniczenia wiekowe pominę tutaj istnienie wielkich poduszek z rozebranymi kobiecymi postaciami z anime. Historia memów nie może być aż tak hardkorowa. I pewnie część z Was oczekiwała tutaj, że wspomnę o yaoistkach, czyli fankach tak zwanego gejowskiego anime, które to potrafią przerabiać wszystko, czy raczej wszystkich, na homo. Aczkolwiek one nie są chyba zbyt lubiane wśród otaku, bo niby psują opinię całej społeczności. Ale wróćmy może do naszego kraju. Prawie 14 lat temu, w lipcu 2003 roku, na TVN-ie w programie Uwaga pojawił się reportaż poświęcony mandze i anime, który miałby sugerować, że podobnie jak gry komputerowe czy Harry Potter, manga to dzieło szatana i dzieci nigdy nie powinny tego czytać. Przy akompaniamencie muzyk jak z horroru, Dorota Superniania Zawadzka opowiadała, jak była zaszokowana, jak przeczytała mangę Dragon Ball i doszukała się tam pedofilskich treści. Przeczytałam i wstrząsnęło mną do głębi.
Jak pani by to nazwała? To jest już pornografia, to nie jest erotyka. Erotyka. Cały materiał jest oczywiście śmieszny i o ile teraz nie wywoła ból dupy u największego fana mangi, to wtedy faktycznie wywołał niezłe poruszenie i najazd na stację TVN pod tytułem TVN kłamie. Tak samo jak reportaż o Tibi, tak i ten polecam do obejrzenia. Do widzenia Państwu. To, co kusi kolorowymi obrazkami i pozornie niewinną okładką, często kryje w sobie przemoc i seks.